Dzisiaj moim gościem jest Barbara Kurdej-Szatan. Witam serdecznie. Ba znacie prawdopodobnie wszyscy z reklamy Play, ale powiedz mi, w czym jeszcze ciebie można zobaczyć? Skąd widzowie i internauci mogą cię znać? Z reklam. Generalnie z Playa grałam też w Holineksie. To jeżeli chodzi o telewizję. Miałam różne epizody w serialach, w filmach, a w teatrze głównie. Właśnie, o teatr no. chciałam pytać. Tak, tak, spytałaś o telewizję, więc, więc mówię o, o telewizji, a głównie zajmuję się teatrem, gram w Teatrze Roma w tej chwili, w deszczowej piosence, rolę Liny Lamont, jest to taka bardzo specyficzna postać i nie mówię tam swoim głosem, tylko takim dziwnym, skrzeczącym. Internauci cię kochają, głównie za reklamę Playa. Powiedz mhm. mi, em, trafiłaś tam z castingu, czy sami do ciebie zadzwonili, żeby ciebie wziąć? E, zadzwonili do mnie, żebym przyszła na casting. <laughs> Czyli miałaś konkurencję, mimo miałam. Tak, tak, tak. Ale podbiłaś serca internautów. Nawet dość dużo, bo z tego co wiem, to casting odbywał się w kilku miastach. A, a w ostatnim etapie już było pięć dziewczyn, no i ostatecznie wybrano mnie właśnie. Basia była najlepsza i jest najlepsza w reklamie. Grasz tam innymi z Kubą wojewódzkim, Małgorzatą Sochą, ale to ciebie, internauci, pokochali najbardziej. No bardzo mi miło. Mam nadzieję, że to się też przełożyło na kwestie finansowe. Nie jest źle. Może w następnej edycji dostaniesz tyle, co Kuba Wojewódzki. Zobaczymy. Dobrze by było. Jesteś na etapie macierzyństwa, jak już wspominaliśmy. Masz małe dziecko w domu, ale powiedz mi, jak to wpłynęło na Twoją karierę? Bo teraz młode kobiety często, rezygnując z macierzyństwa, stawiają na karierę. Nie uważam, żeby to, było, żeby to był, był, był jakiś problem, czy jakiś, czy jakiś hamulec w karierze, czy, czy w. W czymkolwiek, co może mi się przydarzyć. E, raczej to, co się dzieje teraz, i, 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 i macierzyństwo, i wychowywanie Hani, e, idzie dość naturalnie. Nie czuję też, żebym miała jakieś ograniczenia. Owszem, no. Są ograniczenia, jeżeli nie wiem, spontanicznie mam ochotę wyjść gdzieś y, na imprezę czy, czy na jakieś spotkanie. No, no wtedy już nie mogę, bo wiadomo, jeżeli y, nie zapewniliśmy sobie niani tego wieczoru i nie ustaliliśmy niczego, no to, no, no to po prostu nie idę, ale też uczy to y, zorganizowania, bo. Wiem, że jeżeli cokolwiek się będzie działo, no to muszę wszystko sobie zaplanować i, i naprawdę można to pogodzić i polecam jak najbardziej. Jak byłaś w ciąży, byłaś w X Factor? Tak, <grym> <grym> tak, byłam w X Factor. Byłam w ciąży i był taki właśnie pomysł, że pójść do X Factor nie spodziewaliśmy się kompletnie, że zejdziemy tak daleko. Stwierdziłam, że no, jestem w ciąży, w sumie nie mam co robić, to pośpiewam sobie, fajnie, będzie przygoda. Dobrze się czułam, więc też nie bałam się niczego. Był też przy mnie mąż, więc, więc tym bardziej. No i okazało się, że przechodziliśmy do kolejnego etapu i do kolejnego i do kolejnego. Ja byłam coraz bliżej porodu, w końcu się tak podziało, że urodziłam wręcz w trakcie. Ale na szczęście między jednym etapem a drugim akurat było półtora miesiąca przerwy. Akurat po jednym urodziłam, więc miałam dokładnie y, półtora miesiąca, żeby spokojnie posiedzieć w domu. Byłaś, y, występowałaś, a dzień później pojechałaś do szpitala rodzić. Tak, <laughs> tak to wyglądało, właśnie. Super, czyli mimo wszystko można. Y, zadbać o swoją karierę i mieć dziecko, macierzyństwo. Tak, przeżywać. Oczywiście, oczywiście. No jasne, jeżeli są takie dni, że cały dzień mnie nie ma w domu, no to jest mi bardzo smutno i bardzo tęsknię, ale, ale tak to szybko wszystko mija, że. Mm, że można to pogodzić i, nie, i, i naprawdę i tak, i tak dużo czasu poświęcam, Hani, tym bardziej, że wieczorami mam spektakle, a całe dnie do, do tego do, do wieczora mam wolne. Znamy Basie głównie z reklam, ale twoją pracą jest aktorstwo. Grasz w teatrze. Tak, głównie w teatrze skończyłam krakowską szkołę teatralną i na czwartym roku dostałam etat w Poznaniu w Teatrze Nowym. Pracowałam tam trzy lata i zagrałam w różnych spektaklach. Bardzo dobrze wspominam ten, ten czas. Potem zaszłam w ciążę, więc musiałam mieć przerwę. A potem zamieszkałam tutaj w Warszawie. No i pracuję w Teatrze Muzycznym Roma w tej chwili. Gram w spektaklu Deszczowa piosenka w Musicalu. Zapraszam serdecznie. Myślę, że większość osób zna film Deszczowa Piosenka, więc może to zachęci Państwa, żeby przyjść i zobaczyć spektakl. No i gram codziennie prawie. Mam zmienniczkę, wymieniamy się, ale jednak większość miesiąca jestem codziennie w teatrze. I bardzo to lubię. Krążą informacje, że do teatrów ludzie chodzą bardzo rzadko i nie chodzi tam młodzież. Ty, jako aktorka, obalisz ten mit? Chodzą Obalę ludzie? zdecydowanie. W Romie jest cały czas pełna publiczność, codziennie. I akurat jestem zdumiona, naprawdę. Pewnie to też kwestia dobrej reklamy i, i renomy, ale rzeczywiście tam codziennie jest mnóstwo widzów, i z tego co wiem, to dość trudno dostać bilety na najbliższe dni. Trzeba czekać troszkę. – Publiczność, w jakim wieku jest najczęściej? – Bardzo tak różna, bardzo różna, od, od dzieci do, do, do starszych osób. – Powiedz mi, kto was e, stylizuje w Romie i kto dba o wasz e, wizerunek, o, o wasz makijaż? E, – Kostiumy przygotowywała Dorota Kołodyńska, e, fryzury Jaga Upało, a make-up Kajetan Góra. – Czyli całkiem znane nazwiska dbają o was. – Tak, tak pewnie dlatego macie tak Także mam jakiegoś styl stare na scenie. Pochodzisz z związku artystycznego. Tak. Ponieważ twój mąż również jest artystą i nawet wystąpiłaś u niego w teledysku. Tak, wystąpiłam. Nawet miałam wcześniej Był casting? Nie, do tego nie. Ale wcześniej miałam jednym występować, tak wyszło, że, że nie mogłam. Więc przełożyliśmy to właśnie do tego utworu. No, było to fajne doświadczenie, naprawdę. Czy wystąpienie u męża w teledysku to był twój debiut? Nie, to nie był mój debiut. Wcześniej wystąpiłam w teledysku libera. W utworze tak miało być. Yy... Tak, jeszcze w jednym teledysku wystąpiłam. Yy, AC Drinkers, utwór hit the road jack. Yy, cover nagrali. I tam występowałam yy, jako kobieta w ciąży. Nie byłam jeszcze w ciąży, więc może mogę powiedzieć, że przepowiedzieli mi wręcz ciążę, bo niedługo później zaszłam w prawdziwą. <gry>